Lubię się bić. Zawsze lubiłem się bić na ulicy, lubiłem się bić w ringu, lubię takie ringowe wojny. Może za bardzo jeszcze na zawodowstwie ich takich nie było, ale myślę, że przyjdzie czas, przyjdą lepsi zawodnicy i pokażę twardy boks. Zdarzały się były różne sytuacje na ulicy, ale to już jest przeszłość i raczej nie ma do czego wracać, nie ma się czym chwalić i oby takich sytuacji już w ogóle więcej nie było. Radom jako miasto bardzo lubię, wychowałem się tutaj, cały czas tutaj trenuję. Są wspomnienia, także bardzo dobrze i wszystko na plus. Kibice cały czas jeżdżą, dopingują, kibice nie zawodzą, także to też motywuje do dalszej pracy. Ludzie rozpoznają już na ulicy. Nie pozostaje nic innego, tylko robić to samo i ćwiczyć jeszcze bardziej. Co jest rzeczą, którą najbardziej lubię w boksie, to jest myślę, że to, że do wszystkiego dochodzę sam i to jest ciężki trening, setki litrów potu wylanych na treningu, które przynoszą efekty. Najlepszym podsumowaniem tego jest chyba walka wygrana przed czasem, jakiś ładny knockout, jak wchodzi cios, zawodnik pada, to myślę, że to jest najlepsze, co może spotkać zawodnika. Ja myślę, że jak gdybym wygrał przy siebie w Totka, to też bym cały czas boksował i to jest moja pasja. Wiadomo, że to już też traktuję zarobkowo, bo nie ukrywam, że gdyby z tego pieniędzy nie było, to trzeba by było się czymś zająć innym. Ale myślę, że boks był cały czas tutaj w moim życiu, jest, będzie i myślę, że się to nie zmieni. Najbardziej lubię przygotowanie fizyczne, lubię pracować na siłowni. Wiadomo, technika też, to jest bardziej... Można powiedzieć, takie nudne, ale trzeba nad tym pracować cały czas i przywiązujemy bardzo dużą wagę do tego. Nie lubię biegać, najmniej z tego wszystkiego nie lubię biegać. Z trenerem Jabłońskim jestem związany od samego początku, tutaj zacząłem swoją karierę amatorską. Samo to, że tyle lat wspólnie pracujemy, już się znamy jak łyse konie i chciałbym ciągnąć tą współpracę jak najdłużej. Wyłączam się ze wszystkiego tego, co mnie otacza obok, z całej tej otoczki. Skupiam się tylko na walce, nie widzę nic innego ringu i mojego przeciwnika. Powtarzam sobie jakieś te założenia, jakiś plan wcześniej, który powtarzaliśmy z trenerami. No i wychodzę do ringu i staram się to realizować. W tej ostatniej walce może zabrakło chłodnej głowy. Byłem przyzwyczajony do tego, że za każdym razem, gdzie nie trafię, to siadają zawodnicy i po prostu wiem o tym, że jakbym go dobrze trafił i przycelował, byłem w stanie skończyć tą walkę w każdej rundzie, tak? I może o to chodzi, że za bardzo chciałem za mocno i sam się podpaliłem po prostu. Wyglądała walka tak, jak wyglądała, zawodnik też był niewygodny do boksowania. I myślę, że następna walka będzie zupełnie inaczej wyglądała, że jeżeli będę miał zawodnika sprowadzonego, będę wiedział o tym wcześniej, jaki to będzie zawodnik, bo tutaj się zmieniali 3 razy chyba zawodnicy, z kim innym sparowałem z Krzyszkiem Włodarczykiem, gdzie jego styl zupełnie nie przypominał ostatniego mojego przeciwnika, tak? Także no, walka wyglądała tak, jak wyglądała, zawodnik niewygodny, najważniejsze, że walka wygrana. Lubię oglądać boks. Oglądam raczej wszystkie kategorie wagowe. Oglądam wagę ciężką, oglądam swoją wagę cruiser, oglądam mniejsze wagi, też się tam chłopaki piorą ostro. Teraz jestem na etapie oglądania wag Tysona z powrotem, także teraz jest Tyson na tapecie. Moim hobby nie jest tylko boks. Oglądam sport pod każdą postacią. Piłka nożna, siatkowa, ręczna. Czytam książki, no i te psy, tak, nieodłącznie ze mną od zawsze. Jakie są moje marzenia? Cel jest teraz tylko jeden, chcę być mistrzem świata jak najszybciej. Oby tylko nie było żadnych kontuzji, jeżeli będzie to wszystko szło tak, jak idzie. Myślę, że idzie bardzo fajnie i w dobrym kierunku. Myślę, że ten cel osiągnę już niedługo.